takim plenerowym, wakacyjnym wydaniu naszych cotygodniowych wideo zapowiedzi. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższy weekend. A już dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Kultury Beskidzkiej. To już 56. edycja tego wydarzenia. To bez wątpienia najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Przed nami cały tydzień naszpikowany różnego rodzaju koncertami. Wystąpią oczywiście zespoły z całego świata. Tydzień Kultury Beskidzkiej, czyli Święto Folkloru w Beskidach, należy do największych i najbardziej znanych imprez folklorystycznych w Europie. Trwa 9 dni, które są wypełnione koncertami, wystawami, kiermaszami i spotkaniami z twórcami ludowymi. Wisła, Szczyr, Grzywiec, Maków Podhalański, Oświęcim to tak zwane estrady TKB, czyli główne miejscowości, w których odbywa się impreza. TKB startuje w Wiśle już dziś. Występy rozpoczynają się o godzinie 17 w tamtejszym amfiteatrze. Ale dziś nie zabraknie również barwnego korowodu, który przejdzie ulicami Wisły o godzinie 15.30. Warto zwrócić uwagę, iż w tym roku korowód przejdzie ulicami Wisły dwa razy, również 3 sierpnia o godzinie 11. W kolejnych dniach koncerty będą rozpoczynać się o 17.30 i 18.00. Wielką popularnością cieszą się też estrady towarzyszące. To jest Festyn Istebniański czy Gorolski Święto w Jabłonkowie. Festyn Istebniański rozpoczyna się również dziś, ale o godzinie 18.00. W amfiteatrze pod Skocznią zaprezentuje się zespół koniaków, a także zespoły z Rumunii i Turcji. W niedzielę ciąg dalszy festynów Istebnej w ramach TKB. Tym razem impreza rozpocznie się korowodem o 15.30, a później w amfiteatrze wystąpią zespoły m.in. z Serbii, Albanii czy Węgier. A teraz zmieniamy klimat i przenosimy się do Cieszyna. Zamek Cieszyn zaprasza na wakacyjne spacery. W tą sobotę będzie to spacer szlakiem designu. Dyrektorka zamku Ewa Gołębiowska odpowie m.in. na takie pytania jak: skąd wziął się na wzgórzu zamkowym różowy jelonek, gdzie można znaleźć koronkowy płot oraz jak hamak zyskał tytuł najbardziej całuśnego miejsca w Cieszynie. Start godzina 10, zbiórka przy punkcie informacji turystycznej Zamku Cieszyn. W sobotę w Górkach Wielkich odbędzie się kolejna edycja charytatywnej imprezy Gram i Bucze. Tym razem wesprze leczenie chorego na dziecięce porażenie mózgowe Filipa. Oprócz animacji dla dzieci, licytacji unikatowych skarbów i charytatywnego meczu w siatkówkę plażową odbędzie się też kilka mocnych rockowych koncertów. Start godzina 17. Dziś nie zabraknie również takich słodkich propozycji. Koło pszczelarzy Dzięgielów zaprasza na Święto Miodu. Pszczele miasteczko, miodowy napitek, smaczne jadło, dzbany miodu oraz dobra zabawa to wszystko na terenie pasieki imienia Jana Gajdacza. Start godzina 14. Wstęp wolne datki, a sobotni wieczór w Ustrońskim Amfiteatrze upłynie pod znakiem śląskich przebojów. O godzinie 17 startuje tam druga letnia gala Biesiadella Band. Jak zapewniałem organizatorzy, to ponad 3 godziny wspólnej biesiady 13 wykonawców, barwne stroje, humor i śpiew. Wystąpią Happy Folk i Jędrowski Show. Impreza jest biletowana i na koniec mamy dla Was turystyczną propozycję. W niedzielę będzie można zwiedzić z przewodnikiem Cieszyn. Zbiórka o godzinie 14 przed budynkiem informacji turystycznej Zamku Cieszyn. Udział w spacerach jest bezpłatny. Zwiedzanie odbywa się w każdą wakacyjną niedzielę. Wstęp wolny. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.